Polskiej Partii Robotniczej. Mówię grupy inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej. Chcę tutaj ta sztafeta organizacji od proletariatczyków, PL, KPS, KPR i tak dalej. Różne organizacje. Myślę, że wszyscy dzisiaj czujemy się spadkobiercami ich tradycji. Tak samo jak 100 lat temu, dzisiaj także mamy do czynienia z represjami wobec organizacji socjalistycznych, komunistycznych. Miało to miejsce przed paroma laty w przypadku Komunistycznej Partii Polski, kiedy ciągano po sądach różnych towarzyszy, spróbowano partię delegalizować. Teraz zmieniła się władza, natomiast nie sądzę, że zmieni się jakkolwiek tutaj podejście do organizacji socjalistycznych, organizacji, można powiedzieć, czerwonych. Zawsze będzie to tak jak wcześniejsze organizacje tego doświadczały, tak samo my doświadczamy to dzisiaj. Jest to, co chcę dzisiaj tutaj w tym miejscu powiedzieć, w ogóle ta działalność tutaj Piotra Ciszyńskiego jest bardzo ważna, takie, myślę, pokolenie jak moje, to można powiedzieć, odkrywa na nowo tą historię zapomnianą, ponieważ władze po 89 roku tylko starały się wymazać tą pamięć o tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce, o których my się teraz tutaj na nowo dowiadujemy, czcimy je i czcimy tą pamięć. Natomiast to, co chciałbym ważnego powiedzieć, jeszcze na koniec, to żebyśmy my tutaj w przypadku właśnie represji, w przypadku różnych działań, służb, państwa i tak dalej, niezależnie od tego, jakie tutaj są różnice między nami, zapewne są, zapewne żeśmy się kiedyś kłócili, natomiast w przypadku ataku państwa, które stoi zawsze w interesie elit finansowych, musimy się trzymać razem i stać jeden za drugim w przypadku represji.